Rozmawialiśmy trochę o kulisach amerykańskiego Mam Talent. Porozmawialiśmy sobie moim zdaniem o takich pierwszym składniku tego, co wpływa na to, że osiągnęłaś już ogromny sukces i że tak wiele osób ci kibicuje. Czyli to mówię o głosie. Ale jest też kilka innych rzeczy, o które chciałbym zahaczyć. Pierwsza jest taką małą głupotką, ale też widziałem wiele komentarzy na YouTubie, plus sam wtedy mam te największe ciary, że ty po występie łapiesz taki kontakt z kamerą, tak delikatnie mrużysz oczy i patrzysz w nią. Czy ty zdajesz sobie sprawę z siły swojego wzroku, że to też robi? Ani właśnie nie wiedziałam bardzo, powiem szczerze. Ja się też bardzo dużo rzeczy nauczyłam przez AGC, naprawdę. Ja zdobyłam bardzo, no, dużo doświadczenia i ja też gdzieś tam nauczyłam się w sumie tego wzroku, no ale może nie nauczyłam, to było takie bardzo ale naturalne. Wiesz, że to ma znaczenie, prawda? Powiem, że nie wiedziałam, że to masz takie znaczenie, ale później widziałam komentarze i ludzie mówią, oh, look at her eyes. Ja tak mówię, Boże, nie wiedziałam, że takie ważne. A druga sprawa, czyli mam tak, mamy głos, mamy mrużone oczy, to wiem, że to taka mała głupotka, ale no i moim zdaniem sposób komunikacji. To właśnie, jak potrafisz pięknie dobrać słowa, kiedy rozmawiasz, nie wiem, czy z kimś starszym, czy z kimś, kto za chwilę cię oceni, a za chwilę już wiesz, że możesz sobie pozwolić na swoje żarty, na swoją ekspresję. Czy też jesteś tego świadoma, że tak właśnie dobrze to oddzielasz? Powiem szczerze, nie wiem. Ja gdzieś tam jestem, no wiadomo, że bo też kiedyś ktoś mnie pytał, czy przeszłam jakieś szkolenie medialne. Wiadomo, że dużo rzeczy jakby się uczę na bieżąco. Ale to tak chyba naturalnie wychodzi. Ja jestem zazwyczaj komunikatywna, byłam. Zazwyczaj. Więc tak. Mamy teraz jakąś taką godzinę, myślę 10:40. Wiesz, jaka lekcja teraz trwa w twojej szkole? Nie. No właśnie, jak to z tą szkołą będzie? Bo jeśli dobrze wszystko wiem, to nowa szkoła, nowa klasa, byłaś na wycieczce integracyjnej. Tak, to wszyscy wiedzą o tej wycieczce, to jest w ogóle hit. Wszyscy wiedzą o tej wycieczce, ja nie wiem dlaczego, znaczy ja wstawiałam parę rzeczy, ale nie wiedziałam, że ludzie tak w ogóle odbiorą śmiesznie. I wszyscy o tej wycieczce, no byłam na wycieczce właśnie i poznałam klasę. Ja też częściowo tak naprawdę byłam, mam bardzo dużo osób tych samych. I fajnie, jestem sobie w liceum, znaczy jeszcze tam mnie nie było, bo nie miałam czasu, ale online wszystko idzie i tak. Jak to będzie? Bo mówisz, że online wszystko idzie, to jest po prostu specjalny tryb indywidualny przygotowany dla ciebie? No ja mam dużo zajętości, powiem szczerze, ale wiadomo, że szkoła jest bardzo ważna, najważniejsza, więc cały czas tą szkołę robię i też będę zdawała egzaminy po prostu. Jakby z każdego przedmiotu będę miała na koniec miesiąca testy, więc tak. A jeśli chodzi o drogę zawodową, my nie wiemy tak naprawdę, czy coś będzie działo w Polsce, czy coś będzie działo w Stanach, gdzie te pierwsze single, jaki jest plan? Na razie jest dużo rzeczy się dzieje, dużo propozycji, dużo nowych jakichś tam pomysłów i na razie nic nie zdradzam, bo sami nie do końca jeszcze wiemy, jak to będzie wyglądać. No na pewno ważne jest robienie muzy, to zawsze powtarzam, więc na pewno dużo rzeczy nowych się wydarzy, nowe single, album przede wszystkim, ale no, nic na razie nie obiecuję, kiedy dokładnie, bo nie wiem jeszcze, ale no chcę, żeby to było jak najbardziej the quality, prawda? Chciałabym, żeby to miało jakość, jak największą, najlepszą, więc tak. Dużo się mówi o tym, że wcale nie trzeba wygrać tego American Got Talent, żeby ten milion dolarów nie jest taki ważny, bo można zyskać tam o wiele więcej. I dla tych, którzy tak mocno ci kibicowali, muszę zapytać, czy faktycznie twoja przygoda zaowocowała tym, że jest ogromna szansa na to, żeby tam podpisać kontrakt, albo to się już po prostu dzieje? Nie chcę zapeszać. Tak, to w Polsce mówię, nie zapeszajmy. Ale no, dużo rzeczy się teraz dzieje, więc na pewno już niedługo się dowiecie, moi drodzy. Dobrze, czekamy na pierwszą z nich. Si. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Dzięki.